polubim za różnie mo i spędził stoczą krosyjne brzegi mo. Jasne sonечко ласкаво світнеться i rysy сіль долонях на п'єся. Festiwalu Dobroczynności w Strzegomiu. Już dzisiaj wiemy, że podczas biegu na bieżni odnotowano 428 osób, które przebiegły ponad 2154 kilometry. Mistrz świata specjalizujący się w biegu na 400 metrów oraz sztafecie 4x400 metrów. Ambasador także dzieci i młodzieży wspierający młode talenty, a do tego wszystkiego dzisiaj również akcję charytatywną. Dlaczego warto pomagać? Warto pomagać, bo karma wraca zawsze, tak uważam, więc trzeba pomagać tym, którzy są w potrzebie, bo zawsze w tej potrzebie możemy się znaleźć i ten świat, w którym żyjemy obecnie, pokazuje, że naprawdę pomaganie ma znaczenie i trzeba to serce otworzyć i być życzliwym na drugiego człowieka. Dzisiaj z kolei przedstawienie dobroczynne Amelka i 9 życzeń, które skupiło na trybunach rzesze fanów teatru, ale również sympatyków akcji charytatywnych. Dziękuję wszystkim strzegomianom i gościom za to, że pojawili się na naszej scenie, że byli tutaj razem z nami przez te dwa dni. Wszystko ma charakter charytatywny. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc czterem osobom z gminy Strzegom i te granitowe serca okazały się po raz kolejny bardzo gorące. Ale w tym sercu znajdują się wielkie pokłady dobroci i serca i miłości mieszkańców Strzegomia i jego okolic. Pewnie znany ktoś. Czarownica, no klucze po grzbiecie, ale to nie wszystko. Na pewno zdążymy na czas. Jedyne, co ci mogę dać, to kamień z napisem LOL. Musiała się dobrze schować.
To już kolejne miejsce, w którym jej szukamy. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomnożysz dziś miłości. Nie mam żadnej diety. A co? Efekt jojo ciebie dopadł? A poza tym to tak niemoralnie zjadać innych w lesie. Wstydź się. Stoimy na bramce. I nie jednego takiego wilka żeśmy przegonili. Mieliśmy okazję mistrza zobaczyć na kinowym ekranie w roli Ursusa, który pokonał byka. A dziś na scenie? No dziś chyba na ten, który przegoni to zło tutaj ze Strzegomia i ze sceny. Jest świetnie przygotowana bajka, ale nie za bardzo jestem zobowiązany do tego, żeby ujawniać jej szczegóły i jej zakończenie. Ale myślę, że będą wszyscy zadowoleni ci, którzy zostaną dzisiaj na nią spojrzą. Ja dzisiaj przyszedłem tutaj po to, żeby bronić tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni.